Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, tak hucznie zapowiadana realizacja obietnic swoich, taka huczna obietnica mówiąca o dobrowolnym ZUS-ie, no będzie wypełniona w zaledwie 8,1%, bo to mniej więcej taka skuteczność Was obowiązuje. Co ciekawsze, warto zwrócić uwagę na to, że w związku z podniesieniem ZUS-u w roku 2024 o około 181 zł, nawet gdybyście wprowadzili w tym roku te wakacje kredytowe, to i tak przedsiębiorcy zapłacą wyższy ZUS przez te 11 miesięcy, niż zapłacili w roku 2023. To wspaniały sukces, a jednocześnie pragnę przypomnieć, że tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości realnie obniżył składkę ZUS z 13 na 6% w roku 2007, ale kiedy przyszła ekipa PO-PSL w roku 2011, podnieśliście o kolejne 2 punkty procentowe tę składkę rentową, która stanowi bazę do wypłacania ZUS-u. Mówicie, szanowni państwo, o wakacjach od ZUS-u. Ja mam takie wrażenie, że wy na czas kampanii wyborczej to sobie robicie wakacje, ale od mówienia prawdy, a później przychodzi czas, w których realizujecie konkrety, tylko takie wypełniane w jednej i wypełniane zaledwie w 8,1%. I można powiedzieć, te 8,1% realizacji tej obietnicy to jest właśnie ta siła koalicji 13 grudnia i to jest to wszystko, na co was stać. Dziękuję serdecznie. Na tym, szanowni państwo posłowie, zakończyliśmy turę pytań. A teraz proszę o zabranie głosu przedstawiciela, panie ministrze, jeszcze przedstawiciel wnioskodawców, jeżeli zechce zabrać głos, pan poseł Mirosław Adam Orliński, a następnie poprosimy pana ministra. Panie marszałku, szanowny panie ministrze, szanowni państwo, bardzo krótko, rzeczywiście ta dyskusja nad tym projektem widać, że jest mocno ożywiona, ale pokazuje jedno, że ten pierwszy krok, to wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom przedsiębiorców jest czyniony i tutaj naprawdę podziękowania dla pana ministra Hetmana za to, że ta inicjatywa uzyskuje jakby taki wymiar ustawowy i to jest początek tego, co będziemy chcieli dalej wykonywać. Na pewno jestem o tym przekonany, że w Ministerstwie Rozwoju i Technologii te wszystkie prace będą zmierzały do tego, aby jak najbardziej pomagać przedsiębiorcom, przygotować dla nich dobre rozwiązania. Bardzo dziękuję panu posłowi i teraz właśnie poprosimy pana ministra rozwoju i technologii, pana Krzysztofa Hetmana. Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. Tak, wyrwałem się, panie marszałku, szybko do odpowiedzi, ponieważ pytania szczególnie padające i tutaj uwagi ze strony przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości były tak zajmujące, że chciałbym państwu od razu odpowiedzieć na kilka spraw. Nie ukrywam, że niezwykle wzruszyłem się państwa troską o polskich przedsiębiorców. Niezwykle się wzruszyłem i podam kilka faktów, proszę państwa. Były tu przytaczane, ale warto przytoczyć dwa razy. W szkole mnie uczyli, że ważne rzeczy trzeba powtarzać dwa razy. Po pierwsze, na koniec 2023 roku zawieszonych działalności gospodarczych w Polsce było 372 tysiące. Zawieszonych działalności gospodarczych na koniec roku 2022 roku było 347. Zamkniętych w tym samym okresie w 2023 było 198 tysięcy, zamkniętych na koniec 2020 roku było 190.